Jesteśmy... O Jezu! Okay. Dobra, wejdź. Jesteśmy w Kaliszu. Chłopaki, jak się bawiliście? Dobrze było? Fantastycznie. Filip, jak się bawiłeś? Niesamowicie dobrze. Jestem chory, dlatego może mój entuzjazm jest mniej widoczny, ale wewnątrz cały one. Który raz byliście w Kaliszu? Ale to zależy czy prywatnie, czy służbowo. Służbowo jesteśmy drugi raz, a prywatnie byłem tu już kilka razy. Ponieważ kiedyś, jak byłem dzieciakiem, to był tutaj jeden z takich największych w Polsce sklepów muzycznych. I wtedy przyjeżdżałem tutaj na spotkania z różnymi artystami. Pamiętam, przyjechałem tu specjalnie z Łęczycy, bo pochodzę z Łęczycy, jako nastolatek, żeby spotkać się z Jennifer Batten, czyli gitarzystką ówczesną Michaela Jacksona, gwałciciela dzieci znanego. Jeszcze takie pytanie. Jak to jest z tym łobuzem? Łobuz kocha najbardziej w dzisiejszych czasach Tindera, Facebooka, Instagrama. Mordo, no. To ty musisz powiedzieć, czy to łobuz kocha najbardziej. Wiesz, my się umawiamy, już się nie umawiamy, bo jesteśmy już żonaci, ale generalnie raczej z chłopakami się nie umawialiśmy nigdy. Nie. Natomiast no to kobiety muszą tu stwierdzić, czy faktycznie łobuzy kochają najbardziej. Ale mamy nadzieję, że nie będą się odzywały. Tak. Jakie plany koncertowe na ten rok? Jest grubo? Jest grubo, jest coraz grubiej z roku na rok. Tych plenerów jest, koncertów plenerowych jest bardzo dużo, do tego jeszcze gramy koncerty. Ale też dużo jest zobowiązań finansowych, leasingi, raty, kredyty hipoteczne. Żona, więc dziecko, jest umiarkowana hipoteka, radość. Hipoteka. Jest dużo koncertów, ale niestety trzeba oddawać te pieniądze. Ale jak ktoś śpiewał Soku, żyć trzeba umieć, a nie kitrać jak frajer. Dokładnie, dlatego my wydajemy natychmiast wszystkie pieniądze, które mamy, a nawet te, których nie mamy. Aha, jeszcze takie pytanie na sam koniec. Będzie jakaś podobna piosenka do Zbuntowanego Anioła, bo to hit. Tak, będzie dokładnie identyczna. Nie. To będzie się nazywała Anioł Zbuntowany. Tak. Bunty anioła. Nie no, pracujemy teraz nad nowym numerem, mamy już zrobiony refren i chcieliśmy też pójść w jakiś taki nieoczywisty kierunek, no i zobaczymy, czy się to wam spodoba, czy nie. Jak to się mówi w Elblągu, są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. A jak to się mówi w Gdyni, bo studiowałem w Gdyni, jak mewa na wodzie siędzie, to pogoda będzie. Albo i nie będzie. No dziękuję. To już nie mogę się doczekać i bardzo dziękuję wam. Dziękujemy.